Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier Szczeciński 21 listopada 1946 roku. Czwartek Danina Narodowa, naszą odpowiedzią. Rezolucja powzięta na piątym plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej Wojewódzka Rada Narodowa w Szczecinie. Wyraża Prezydium Krajowej Rady Narodowej i Radzie Ministrów swoją głęboką wdzięczność za uchwalenie i zatwierdzenie dekretu o daninie narodowej na rzecz ziem odzyskanych. Jednocześnie w imieniu 700 tysięcy Polaków zamieszkujących nasze województwo zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby danina została w należytej wysokości i w terminie włączona do strumienia funduszy przyspieszających odbudowę ziem odzyskanych. Niech nasza praca przy realizowaniu daniny będzie odpowiedzią dla tych wszystkich, którzy próbują kwestionować nasze prawo do tych odwiecznych ziem piastowskich. Wspaniały odruch ofiarności Wrocław do redakcji słowa polskiego we Wrocławiu zgłosił się miejscowy zegarmistrz, inżynier Zygmunt Białokur, składając na daninę narodową złotych pięćdziesiąt tysięcy oraz 20 złotych obrączek, co stanowi w sumie wartość około 150 tysięcy złotych. Według ustalonych zasad powinien on był wpłacić tylko złotych 35 tysięcy. Jest rzeczą znamienną, że pierwszy wspaniały odruch ofiarności publicznej miał miejsce w stolicy ziem odzyskanych. Inżynier Białokur apeluje do wszystkich zamożnych ludzi, aby nie szczędzili ofiar w złocie i drogich kamieniach. Na zasilenie funduszu ziem odzyskanych. Nowiny portowe. Wyprowadzenie statku lotniskowca. W ostatnich latach wojny Niemcy budowali na Stoczni Szczecińskiej także duże lotniskowce, jeden z nich, Graf Zeppelin, został niewykończony. W obawie przed bombardowaniem, kadłub jego został odholowany do jednego z bocznych kanałów portu, przy samym wejściu do jeziora Dębskiego. Tam w okresie trwania frontu został zatopiony, a właściwie osiadł na dnie kanału. W tym stanie, jako zdobycz wojenna, dostał się władzom radzieckim. Został podniesiony z dna i czekał na wyprowadzenie go z portu. Właśnie ten moment nastąpił w tych dniach. 9 milionów złotych dla stoczni wulkan. Sprawa uruchomienia stoczni w Szczecinie zaczyna nabierać realnych kształtów. Jak się dowiadujemy, dla niedawno przejętej przez władze polskie Stoczni Okrętowej w Szczecinie wulkan przyznana została dotacja na pierwszy okres inwestycyjny w wysokości 9 milionów. Pierwszą poważniejszą pracą wulkanu będzie wykończenie średniej wielkości statku, który znajduje się jeszcze w doku na stoczni. Budowa jego została rozpoczęta przez Niemców, a w myśl umowy polsko-radzieckiej przypadł on Polsce. Wieści z Zaodry. Niemcy zadowoleni z pobytu w Rosji. Wielu inżynierów i specjalistów niemieckich, którzy na podstawie podpisanego kontraktu wyjechali do Rosji, nadesłało już listy z nowego miejsca pobytu, w których wyrażają zadowolenie z tamtejszych warunków bytowania i pracy. Przenośne kino dla świata pracy. Miasto Szczecin otrzymało kino przenośne, które będzie wyświetlało długometrażowe filmy we wszystkich świetlicach i zakładach pracy. Warunkiem wyświetlania filmów jest posiadanie przez instytucję prądu zmiennego 110 do 220V i sali, względnie dużego pokoju, odpowiednio zaciemnionego. Cena biletu wynosić będzie 5 zł. Urząd Informacji i Propagandy zwraca się z apelem do wszystkich zakładów pracy, świetlic, jako też partii politycznych i organizacji młodzieżowych o zainteresowanie pracujących w celu umożliwienia im skorzystania z tej tak taniej, a zarazem kształcącej rozrywki.